Paulina Bochenek, dobry wieczór. Zaczynamy dzień w Krakowie. Przed Światowymi Dniami Młodzieży na ulicach pojawią się separatory oddzielające torowisko od jezdni. Urzędnicy planują je na Stradomskiej, Westerplatte, Starowiślnej i Kalwaryjskiej. Wiele wskazuje na to, że zostaną tam już na stałe. W związku z czym, jak są zamontowane te separatory, same siebie bronią i wtedy już sami mieszkańcy, myślę, widzą korzyści z tego płynące. Na projekt zakładający wydzielenie torowisk będzie można też zagłosować w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa budowa kompleksu biurowego Porto Office przy ulicy Zielińskiego w dzielnicy Dębniki. Dwa obiekty powstają pomiędzy osiedlem i ogródkami działkowymi. Pierwszy budynek ma być gotowy w marcu przyszłego roku. Termin budowy drugiego jest zależny od potrzeb rynku i zainteresowania ze strony klientów. Krakowia w zawrotnym tempie kompletuje skład na kolejny sezon. Klub pozyskał już 4 zawodników, a na testach medycznych przebywa Sebastian Steblecki. W czwartek piłkarze wyjadą na obóz do Trzebnicy i rozegrają 3 sparingi. Pierwsze spotkanie w Lidze Europy odbędzie się 30 czerwca. Nowa praca, nowe kłopoty. W najbliższą środę Teatr Bagatela zaprasza na premierę farsy Pomoc domowa. To historia rezolutnej pokojówki Nadii, która stara się ratować przed kompromitacją swoich pracodawców. Publiczność odnajdzie w spektaklu wszystkie chwyty klasycznej farsy. To na dziś już wszystko. Po więcej informacji odsyłam Państwa na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro.